Witam. Zapraszam w piękną podróż na jedną z najpiękniejszych na świecie wysp, na hiszpańską Majorkę. Tutaj jest tak, lazurowa woda, szmaragdowe góry, turkusowe niebo i powietrze jak w niebie. To są słowa Fryderyka Chopina, który przez kilka miesięcy był na tej wyspie razem ze słynną pisarką Joyce'a. Tak właśnie tę wyspę opisał. No, trudno się z tymi słowami nie zgodzić. Tutaj najwybredniejszy turysta naprawdę znajdzie coś dla siebie. Są przepiękne plaże, zarówno kameralne, jak i długie, szerokie, ciągnące się kilometrami, piaszczyste, kamieniste, do wyboru koloru, zarówno znakomite do uprawiania wszelkich sportów wodnych, ale także do zażywiania kąpieli słonecznych i kąpieli morskich. Przepiękne cuda natury, które uformowała sama przyroda. Przepiękne, zapierające we piersiach widoki. I oczywiście znakomita kuchnia, z której słynie Majorka. Wspaniałe, świeże owoce prosto z morza, a także znakomite dania mięsne i najlepsza podobno w świecie jagnięcina. Warto też wybrać się na podróż górską, gdzie wiodą na szczyty kręte górskie drogi, ale trzeba wykazać się naprawdę bardzo dobrą umiejętnością jazdy w górach, ale za to zapierające te w piersiach widoki z pewnością wynagrodzą ten trud. I co jest ważne, w Hiszpanii piwo jest tańsze od wody, a wino jest tańsze od piwa, a zatem wieczorem można sobie podzielić się swoimi wrażeniami i zaplanować podróż na kolejny dzień. A tak oto wygląda. Przepiękna woda, przepiękny kolor, bryza morska, znakomity relaks. Gorąco polecam jedną z najpiękniejszych wysp świata, Majorkę. Zapraszam na Majorkę. Na naszym kanale Smak Kujaw zobaczycie także inne filmy z wielu naszych podróży. Także serdecznie zapraszam, smakkujaw.pl.